Zespół Stanisława Chomskiego jest na pewno wymagającym rywalem dla częstochowian. Dość powiedzieć, że tylko w konfrontacji z ekipą Stali Gorzów biało-zieloni nie zdołali wywalczyć punktu bonusowego w rundzie zasadniczej rozgrywek PGE Ekstraligi. Wszyscy w Częstochowie wierzą jednak w zwycięstwo. Pomoc w tym ma dobra postawa juniorów Włókniarza, którzy należą do najlepszych w PGE Ekstralidze. Powiem tak, na pewno będzie to bardzo ciężkie spotkanie, bo to już każdy będzie walczył o pełną pulę. No ale jedziemy tam po zwycięstwo, chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Żużel jest takim sportem, że tutaj można z każdym wygrać, a za chwilę z tym samym zawodnikiem przegrać. Jesteśmy zmotywowani, w drużynie panuje fajna atmosfera, jesteśmy pozytywnie naładowani i jedziemy po prostu walczyć i jeszcze raz walczyć. Tak, lubię tam jeździć, bo jest to krótki tor techniczny, ja takie tory lubię. Tak. Tak było, że właśnie raz mi się udało z Bartkiem wygrać. Pamiętam ten bieg w sumie jak dzisiaj, no ale to już było. Trzeba się skupić na tym, co będzie i jak najlepiej w te zawody wejść. Wiadomo, że w tych biegach młodzieżowych jeżdżę z zewnętrznych pól, co też w pierwszej fazie zawodów no, nie jest proste, bo żeby z tego trzeciego, czwartego pola się wygrzebać, no, to naprawdę trzeba mieć dobry start. W fazie zasadniczej bieg młodzieżowy wygrałem, z tego co pamiętam. Później już nie było tak fajnie, ale wnioski wyciągnięte i liczę na to, że będzie dużo lepiej. Mamy z teamem wypracowaną pewną bazę ustawień, na których bazujemy i w zależności od tego, jak się zmienia stan toru, jaka jest pogoda, wprowadzamy tylko drobne korekty. Wiadomo, że te notatki są, żeby też wiedzieć, na czym się stało, ale raczej na nich nie polegamy, bo no nie ma dwóch takich samych torów, nawet jeśli to jest tor w Gorzowie, no to na pewno on będzie inny niż był na fazie zasadniczej. I uważam, że coś takiego może tylko popsuć koncepcję, ale mamy pewien plan i będziemy się go trzymać.